18 grudnia gmina Krzymów przejęła budynek, w którym wcześniej znajdował się posterunek policji. Moim gościem jest pan Roman Gęziak, zastępca wójta gminy Krzymów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kto był dotychczas właścicielem tego budynku? Dotychczasowym właścicielem był Skarb Państwa. To było w użytkowaniu Wojewódzkiej Komendy Policji. Tutaj umowa między starostą a policją po prostu została wygaszona. Była podjęta uchwała przez Radę Gminy o przejęcie na własność gminy. Wójt ze starostą Koniński podpisali umowę przekazania, nieodpłatnie oczywiście, przekazania na rzecz gminy tej nieruchomości położonej w Krzymowie. Panie wójcie, czy już wiadomo, w jaki sposób gmina zagospodaruje ten budynek? Sprecyzowany dokładnie cel nie jest. No tutaj wspólnie z Radą trzeba będzie podjąć uchwałę, co tam konkretnie ma być. Fakt jest, że też wymaga to remontu i dostosowania do potrzeb konkretnych. Powiem, że wcześniej w tamtym roku, kiedy mówiło się o możliwości przejęcia tego budynku, czy jeszcze w tym roku na początku, pojawiały się różne pomysły, między innymi pomysły utworzenia przedszkola w tym budynku, później przeniesienia biblioteki. Tak, były takie pomysły. Przedszkole zostało zorganizowane w budynku szkoły. No, wymagało to tam dużych nakładów na przystosowanie. No jest na tapecie, tak to mogę powiedzieć, biblioteka. Czym się skończy, no trudno mi w tej chwili przesądzać. To i tak radni zadecyduje. Oczywiście.